Naukę można dzielić na wiele sposobów. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest podział na dziedziny i dyscypliny. Zadaniem tym zajmują się instytucje powołane przez rządy poszczególnych państw oraz międzynarodowe organizacje. Typologia ta nie jest stała, bo sposobów podziału i kryteriów może być bardzo dużo. Często w ramach jednego systemu funkcjonuje nawet kilka podziałów jednocześnie. A jak wygląda to w Polsce? W ostatnich latach najpopularniejszy podział określał 8 obszarów wiedzy, 22 dziedziny i 102 dyscypliny naukowe. Tak duże rozdrobnienie. Z jednej strony precyzyjnie określało relacje pomiędzy jednostkami badawczymi w naszym kraju, z drugiej jednak zamykało naukę w bardzo wąskich specjalizacjach. Wielu krytyków takiego podejścia podkreślało utrudnienia w komunikacji ze środowiskiem międzynarodowym, funkcjonującym w oparciu o zupełnie inny podział. Zgodnie z międzynarodowym standardem przyjętym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wyodrębniono jedynie 42 dyscypliny naukowe. O 60 mniej niż wynika to z obowiązującego do tej pory rozporządzenia. W 2018 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki, dyscyplin naukowych i dyscyplin artystycznych. Zmieniając powielany przez lata podział, rozpoczęto bardzo ważne zmiany dla uczelni wyższych. Rozporządzenie wprowadziło mniej skomplikowane, transparentne podejście do sposobu klasyfikacji, wzorowane na standardzie europejskim. W ten sposób ułatwiono naukowcom prace badawcze, a sama nauka mogła ewoluować wraz z rozwojem jej poszczególnych obszarów. Abyśmy mogli dobrze zrozumieć pojęcie klasyfikacji nauki, a także potrafili prawidłowo ocenić, do jakiej kategorii lub podkategorii należą poszczególne elementy nauk. Warto zacząć od poznania różnicy między pojęciami dziedzina nauki a dyscyplina naukowa, a jest ona znacząca. Dziedziną nauki nazywamy trwale ukształtowaną, wyodrębnioną grupę dyscyplin naukowych. Dyscyplina naukowa jest zatem pojęciem węższym, ponieważ stanowi tylko część dziedziny naukowej. Zajmuje się ściśle określonymi zagadnieniami naukowymi w obrębie konkretnej dziedziny. Jest nastawiona na wytwarzanie informacji, czyli inaczej mówiąc badania oraz stosowanie rezultatów badań w praktyce. Mówi się, że wewnątrz każdej dyscypliny naukowej dochodzi do tworzenia tzw. teorii naukowych. Prostym przykładem obrazującym dane pojęcie może być historia, będąca dyscypliną naukową jednej z 8 dziedzin, czyli nauk humanistycznych. Natomiast farmacja oraz medycyna są z kolei dyscyplinami naukowymi, wchodzącymi w skład dziedziny naukowej nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Ponadto w obrębie każdej dziedziny naukowej możemy wyróżnić konkretne specjalizacje. W ten sposób wspomniana wcześniej dyscyplina medycyny może być dalej podzielona. W jej ramach wyróżniamy na przykład chirurgię, ortopedię czy pediatrię. Klasyfikacja nauk polega więc na wyodrębnianiu na podstawie określonych kryteriów głównych działów nauki. Działy te są następnie dzielone na dyscypliny szczegółowe. Do podziału stosuje się dwa główne kryteria. Pierwsze, przedmiotowe, dzieli ze względu na różnice w przedmiocie badania. Drugie kryterium, metodologiczne, stawia granice biorąc pod uwagę różnice w metodzie badawczej. Duże znaczenie podczas dalszej klasyfikacji dyscyplin ma również rodzaj stawianych problemów i formułowanych twierdzeń oraz sposób, w jaki są uzasadniane. Klasyfikacja zawsze jest podporządkowana określonym celom, takim jak funkcje pełnione przez naukę w społeczeństwie, potrzeby dydaktyki czy szeregowanie wiedzy. Najczęściej poszukuje się i premiuje klasyfikacje naturalne, to znaczy takie, które grupują nauki podobne pod wieloma względami. Nowy podział dyscyplin został opracowany przede wszystkim na potrzeby przeprowadzenia uczciwej oceny jakości działalności naukowej. Ogłoszona oficjalnie w 2018 roku systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych nie jest jednak ostateczna. To kolejny krok na drodze do uregulowania świata nauki, wpływający na relacje między zespołami badawczymi i wytyczający nowe kierunki rozwoju. Transparentny i uczciwy system gwarantuje krajowym uczelniom łatwiejszą współpracę z ośrodkami badawczymi na całym świecie. Badania naukowe są w dużej mierze finansowane ze środków publicznych, dlatego tak ważne jest, aby świat nauki rządził się zrozumiałymi regułami.